Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam na ostatnim w tym roku akademickim wykładzie Wszechnicy. Zdaje się, że część naszej stałej publiczności uległa komunikacji warszawskiej, no ale może jeszcze się paru osobom uda dotrzeć. Bardzo serdecznie witam pana profesora Zbigniewa Szawarskiego, przewodniczącego Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, właśnie przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Pan profesor zechciał przyjąć nasze zaproszenie i będzie dzisiaj mówił na temat, myślę, dla wszystkich w którymś momencie naszego życia bardzo ważny, mianowicie na temat współczucia jako zapomnianej wartości we współczesnej medycynie. Zgodnie z naszą tradycją, po wykładzie pan profesor zechce odpowiadać na pytania, jeśli takie pytania będą. Panie profesorze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przybycie w ten piękny, słoneczny, letni dzień. Myślę, że powinienem zacząć od krótkiej informacji o samym sobie, bo wykład jest nietypowy, wykład jest z pogranicza i ja powinienem od razu na wstępie powiedzieć, co reprezentuję, a czego nie reprezentuję. Nie jestem lekarzem, mimo że będę mówił o medycynie. Nie jestem psychologiem, mimo że będę mówił o pewnych uczuciach, o pewnych dyspozycjach psychologicznych. Jestem filozofem. Zajmuję się całe życie etyką, później bioetyką i cała moja kariera naukowa właściwie przebiegała 200 metrów stąd, na rogu Trauguta i Krakowskiego Przedmieścia w Instytucie Filozofii, z małymi przerwami spowodowanymi wyjazdami za granicą. Struktura wykładu jest następująca. Zacznę od wprowadzenia pewnych pojęć i przedstawienia pewnej struktury, powiedziałbym, pojęciowej tego wykładu oraz pewne ogólne tło metodologiczne, teoretyczne. Później skupię się przez chwilę na pojęciu współczucia, które będę charakteryzował w języku cnoty, więc wcześniej muszę wyjaśnić, czym jest cnota, a później zadam fundamentalne, praktyczne pytanie, na które chciałbym znaleźć pewną odpowiedź, czy w obecnym systemie zdrowia i opieki, jaki istnieje w naszym kraju i w ogóle w cywilizacji zachodniej, jest jeszcze miejsce na cnoty miękkie, na współczucie, troskliwość, wdzięczność i różnego rodzaju zachowania pokrewne, troskę, opiekuńczość. Zobaczymy, do czego dojdziemy i będę niezwykle wdzięczny za Państwa reakcję. Zacznijmy od spraw elementarnych, króciutko. Wbrew temu, co sądzą dziennikarze, co się potocznie używa, etyka jest pojęciem bardzo wieloznacznym i może być używana w trzech różnych znaczeniach. Jako odpowiedź na pytanie, co dobre, jak być powinno, do czego w życiu dążyć, i mówimy wtedy o etyce normatywnej. Jako próba wyjaśnienia, dlaczego ludzie postępują tak, a nie inaczej, dlaczego czynią dobro, dlaczego czynią zło, dlaczego mają takie czy inne postawy i poglądy moralne. I wtedy uprawiamy naukę, naukę społeczną, albo zajmujemy się psychologią, czy biologią nawet, moralności. No i w trzecim znaczeniu mówimy o etyce jako pewnej filozofii, filozofii moralnej. Metaetyce używa się czasami takiego słowa. I wtedy mamy jeszcze refleksję, ogólną refleksję filozoficzną, której celem jest analiza pewnych pojęć, zdefiniowanie, wyjaśnienie, pokazanie, czy są one sensowne, czy nie. Krótko mówiąc, wchodzimy w głębokie, metafizyczne problemy filozofii typu wolna wola, odpowiedzialność, przymus, prawda etyczna. Istnieje prawda w etyce, czy nie? A jeśli istnieje, to jak ją rozpoznajemy?
wszystkie te elementy mniej lub bardziej pojawią się w tym wykładzie. Także mają Państwo pełny przekrój zainteresowań i stylu uprawiania filozofii. Po drugie, chciałbym Państwu pokazać to, co w tej chwili jest najważniejsze dla nas, mianowicie pewną panoramę etyki normatywnej. Myślę, że jeśli szukamy odpowiedzi na pytanie, co dobre, co złe, jak żyć, jak wybierać w życiu, współczesną scenę etyczną można uporządkować bardzo prosto, wyróżniając w niej cztery główne nurty myślenia. Nurt etyki konsekwencjalistycznej, konsekwencjalizm tak zwany, nawiązujący tradycją do utylitaryzmu Johna Stuarta Milla i Benthama. Nurt etyki obowiązku, którego klasycznym, modelowym przykładem jest etyka Kanta. Dalej, nurt etyki praw moralnych, który pojawił się po II wojnie światowej i jest od pewnego czasu dominującym ruchem w Stanach Zjednoczonych. Mamy pewne niezbywalne prawa moralne, których w żaden sposób nie można naruszyć. No i nurt trzeci, etyka cnoty, który jest przedziwnym powrotem, renesansem starożytnego, klasycznego myślenia o sprawach moralnych. Każdy z tych nurtów etycznych, a wybrałem je biorąc pod uwagę na główną kategorię etyczną i sposób, w jaki reprezentanci tego nurtu uzasadniają wybór takiego, a nie innego podejścia do rozwiązywania problemów etycznych i ze względu na to, w jaki sposób w ramach danej teorii podejmuje się daną decyzję moralną, ma swoje zalety i wady. A więc jeśli mówimy o etyce konsekwencji, w modelu klasycznym zasadą główną jest tak zwana zasada użyteczności. Czyn jest słuszny wtedy i tylko wtedy, jeżeli przyczynia się do zwiększenia sumy dobra we wszechświecie. Jeśli masz do wyboru dwa różne możliwe, powiedziałbym, sposoby postępowania, wybierz ten, który jest bardziej szczęściodajny, który powoduje więcej zła albo więcej dobra albo mniej zła. Rzecz w tym, że my nie potrafimy mierzyć i porównywać wartości. I klasyczny, utylitarystyczny model z XIX wieku, tak zwana etyka użyteczności, kiedy użyteczność była miarą wartości różnych czynów, w tej chwili w wersji najnowszej bierze pod uwagę to, jak nasze decyzje moralne zwiększają bądź zmniejszają stan dobra w świecie. Od etyki konsekwencjalistycznej zaczęły się na przykład ruchy ekologiczne i dostrzeżenie, że zwierzęta także cierpią, zwierzęta także doświadczają bólu, a więc muszą być uwzględnione w rachunku moralnym. Etyka obowiązku ma problem z konfliktem obowiązków. Zawsze miała. Jeśli ja mam jednocześnie realizować dwa obowiązki, których nie da się zarazem zrealizować, stoję w sytuacji konfliktu moralnego, głębokiego, no i nie wiem, jak postąpić. Czy Abraham powinien poświęcić syna swego Izaka na ołtarzu, na ofiarę Bogu, czy nie powinien? Jakie jest dobre rozwiązanie tego konfliktu? Nie wiemy. Jak poznajemy obowiązki? Intuicyjnie. Racjonalnie, czy jeszcze jakoś inaczej? Dekalog, piękna rzecz, czy współczesne koncepcje obowiązku, czy Kant, ale to są systemy etyczne, które cechuje charakterystyczna sztywność. Niech się stanie sprawiedliwość, choćby miały zawalić się niebiosa. Obowiązek za wszelką cenę. Prawa moralne, które mają ogromne zalety, prawo do życia, prawo do wolności, prawo do wolności sumienia, prawo do, ja wiem, podróży swobodnych, mamy kartę praw człowieka i obywatela, mają ogromną siłę retoryczną, ale znów w
konflikcie praw moralnych, który jest nieunikniony, my nie potrafimy rozwiązać racjonalnie i ustalić, jakie prawo jest ważniejsze. Dlatego tak ostro spieramy się o na przykład eutanazję czy przerywanie ciąży, ponieważ w tym momencie dochodzi do kolizji prawa do życia i prawa do wolności. Które prawo jest ważniejsze? Czy prawo do życia przebija prawo do wolności, co twierdzą przeciwnicy przerywania ciąży, pro-lifers tak zwani, czy odwrotnie? Prawo do wolności usprawiedliwia działania eutanazyjne. Możemy podzielić zwolenników jednej orientacji, drugiej orientacji na dwa przeciwstawne obozy, ale nie da się ustalić na drodze racjonalnej, który z nich ma rację, gdzie leży prawda. I w tej sytuacji, kiedy te wszystkie wcześniejsze nurty próbowały znaleźć jakieś racjonalne rozwiązanie naszych konfliktów i wątpliwości, niepewności moralnej, nagle w latach 60., 70. zaczął się renesans tradycyjnej, starożytnej etyki cnoty, powrót do cnoty. Czym jest cnota? Najprostsza definicja, och, jak fatalnie widać, przepraszam bardzo, gdybym wiedział, że to tak będzie, to bym nie użył koloru czerwonego. Wygląda tak. Cnota to tyle, co pewna względnie stała dyspozycja psychologiczna, cecha charakteru, aby w pewnych sytuacjach myśleć, czuć i działać w pewien określony sposób. Cecha to jest cecha charakteru. Człowiek cnotliwy postępuje, czyn jest słuszny wtedy i tylko wtedy, jeśli został popełniony przez człowieka cnotliwego, a człowiek cnotliwy to taki człowiek, który postępuje cnotliwie. Klasycznym modelem etyki cnoty jest oczywiście Arystoteles. Króciutko, Arystoteles mówi tak, każde działanie jest celowe, zmierza do jakiegoś celu. Pewne cele są środkami dla innych celów. Studiuję, bo chcę mieć dobrą pracę, bo chcę mieć interesujące życie, bo chcę znaleźć dobrego partnera życiowego czy partnerkę. Dlaczego to wszystko czynię? Bo chcę być szczęśliwy. Ostatecznym celem mojego działania jest szczęście. Szczęście jest wartością bezwzględną, absolutną. Ale czym jest szczęście? Jak można osiągnąć szczęście? Mianowicie praktykując cnotę. Szczęście jest bowiem działaniem duszy zgodnie, jak mówi Arystoteles, z wymogami jej dzielności. Kiedy kształtuje swój charakter, swoją, że tak powiem, osobowość w pewien określony sposób, aby być człowiekiem pewnego rodzaju. Od Arystotelesa zaczyna się w ogóle cała wielka teoria cnoty, która właściwie rozwija się po dzień dzisiejszy. Wszystkie teorie cnoty mają kilka cech wspólnych. Po pierwsze, to są teorie perfekcjonistyczne. Teorie, które zakładają nieustanny rozwój, nieustanne doskonalenie charakteru człowieka. Prawdą jest jednostka, tłum jest nieprawdą. Bądź sobą, żyj tak, jak chciałbyś według swojego systemu wartości żyć najlepiej. Człowiek cnotliwy, podejmując określone działanie, powinien stawiać czoła osaczającej go rzeczywistości, a możliwe jest to wtedy, jeśli wyposażony jest w ów moralny system oporu, moralny system, powiedziałbym, odporności na czyhające w życiu niebezpieczeństwa. Dalej, teorie cnoty, wszystkie teorie cnoty kwestionują racjonalność, czy wszelkie próby racjonalności wcześniejszych teorii.
Rozum nie daje nam żadnych rozwiązań moralnych. Zaufaj sobie i swemu istnieniu. Powiedzenie profesora Ingardena z książeczki o człowieku. W tym znajdziesz odpowiedź. W sobie i tylko w sobie możesz znaleźć ostateczne rozwiązanie trapiących ciebie dylematów moralnych. Nie istnieje żaden uniwersalny algorytm, żadna metoda uniwersalna, która pozwalałaby nam rozstrzygać nasze konflikty moralne. Więc coś takiego jak imperatyw kategoryczny Kanta, rozumiany jako algorytm rozwiązywania dylematów moralnych, jest odrzucony. Paradoksalną konsekwencją tej sytuacji i takiego podejścia jest fakt, że dwie osoby, które podchodzą do dyskusji na dany temat z pozycji teorii cnoty, mogą dojść do sprzecznych rozwiązań i twierdzić, że mimo to są to rozwiązania słuszne w ich sytuacji. W latach 80. bodajże Rosalind Hursthouse, filozofka brytyjska, opublikowała słynny artykuł Abortion and Virtue, przerwanie ciąży i cnota. Konkluzja tego artykułu była taka. Dwie kobiety mogą rozważać, przerwać czy nie przerwać ciążę w ich konkretnej sytuacji. I jedna po głębokim namyśle może dojść do przekonania, że nie, nie powinna, to byłoby złe. A druga może uznać, że jednak lepiej będzie przerwać ciążę. Obie mogą być w tym samym stopniu poważne w sensie moralnym, serio. Obie mogą być wierne samym sobie, swoim przekonaniom moralnym. Tak to wygląda. Otóż współczucie w tym rozumieniu, jakim będę mówił, jest cnotą i współczucie jest nieustannym, powiedziałbym, permanentnym elementem w stosunkach pacjent-lekarz. Jak przebiega działanie lekarza? W ogóle problemy, jakie się pojawiają na styku pacjent-lekarz. Zachodzimy do lekarza. No, co panu dolega? Co pana boli? Kiedy? W jaki sposób? Pacjent musi postawić diagnozę. Lekarz musi postawić diagnozę. W tym momencie pojawia się coś takiego, co nazywa się empatią, czego domagał się niedawno pan minister Arłukowicz w liście do przyjaciół lekarzy, za mało empatii w życiu codziennym. Ja za chwilę wyjaśnię, czym jest empatia. Pojawia się współczucie. No, nie mogę zostawić tego człowieka bez pomocy. To jest mój obowiązek jako lekarza. Ale to jest także mój obowiązek jako człowieka wobec mojego dziecka, wobec mojego partnera, wobec moich rodziców starych, którzy cierpią, którzy są chorzy, połamani. Ja nie mogę ich zostawić bez pomocy. Współczucie rodzi postawę działania. Współczucie rodzi postawę opieki. Współczucie jest cnotą i opieka, w pewnym sensie tego słowa, jest także cnotą. No i teraz, żeby wyjaśnić to bliżej. W przypadku diagnozy, tak jak to się praktykuje w obecnej medycynie, diagnoza polega na stwierdzeniu pewnej dysfunkcji, uszkodzenia, niesprawności tego konkretnego biomechanizmu, tego konkretnego ciała, które pojawiło się w gabinecie lekarskim. Jeśli to jest złamana kość w stopie, czy w dłoni, gips i koniec leczenia. Za 6 tygodni, za 8 tygodni wszystko będzie dobrze. Jeśli to jest jakaś banalna choroba, ja wiem, zapalenie migdałków, zapalenie krtani, grypa, odpowiednie leczenie farmakologiczne, wszystko wraca do normy. Jeśli to są choroby przewlekłe, typu astma, reumatyzm, stwardnienie rozsiane, mnóstwo jest tego typu chorób takich na życie,
koimy, leczymy, staramy się utrzymać homeostazę organizmu w normie, żeby nie doszło do kataklizmu, nie doszło do zapaści. Jeśli nie będzie Pan kontrolował cholesterolu, jeśli nie obniży Pan wagi, jeśli nie będzie Pan stosował właściwej diety i tak dalej, umrze Pan w ciągu 2-3 lat. Jeśli to jest nowotwór, podejmujemy takie czy inne działania. A jeśli już nic nie możemy pomóc, bo człowiek wchodzi w fazę terminalną, to należy mu się przyzwoita opieka. Państwo wiedzą, jak ta sekwencja przebiega, bo każdy z nas kiedyś doświadczył tego typu sytuacji, albo u siebie samego, albo u naszych najbliższych. Empatia jest bardzo interesującym pojęciem. Ono pojawiło się w filozofii, w medycynie, w psychologii, właściwie w początkach chyba XX wieku. Mimo że brzmi jak słowo greckie, jest odpowiednikiem niemieckiego Einfühlung, bo w tej wersji pojawiło się po raz pierwszy wczucie się w sytuację pacjenta. Empatia to nie jest, to nic innego jak zrozumienie pacjenta, zrozumienie drugiego człowieka. Ja patrzę na kogoś i w jakiś sposób widzę, kim on jest. Staram się zrozumieć i ocenić to, kim on jest. Staram się wczuć w jego sytuację. Jak czułbym się, co myślałbym na miejscu tego człowieka w tej sytuacji, w jakiej on się znajduje. Jeśli człowiek nie ma empatii, jest chory. Mówi się, że autyzm, w ogóle zaburzenia autystyczne charakteryzuje brak empatii, brak rozpoznawania twarzy, nieumiejętność czytania twarzy drugiego człowieka, nieumiejętność rozumienia reakcji drugiego człowieka. I ostatnio pojawiły się bardzo interesujące teorie, między innymi teoria neuronów zwierciadlanych, które tłumaczą tego typu dolegliwości. I to są sprawy skomplikowane, związane z neurobiologią, o których ja nie będę mówił, bo niewiele się na tym znam, niewiele mógłbym powiedzieć. Tak czy inaczej, to jest jak gdyby nasze pierwsze intelektualne i zarazem emocjonalne rozpoznanie bliźniego naszego, rozpoznanie drugiego człowieka, wczucie się z niego. To jest ta zdolność, wydaje mi się absolutnie koniecznym, podstawowym warunkiem bycia dobrym lekarzem. Lekarz, który nie reaguje, który nie czyta drugiego człowieka, nie potrafi rozpoznać swojego pacjenta jako osoby cierpiącej, jest po prostu robotem, robotem medycznym, obojętnym, tępym, niewrażliwym. Działa na zasadzie wpisanego programu i odruchów, bodziec, reakcja. Jeśli to grypa, to Tamiflu albo coś innego. Jak Państwo reagują na ten piękny plakat sprzed 50 lat? Co Państwo w nim widzą przede wszystkim? Co budzi w Was? Tak, to jest to słowo. To jest radość życia. To jest życie na pełnych obrotach dziecka, które nie zetknęło się jeszcze z bólem, cierpieniem, śmiercią, rozpaczą. Każdy z nas miał takie chwile w dzieciństwie, jeśli miał szczęśliwe dzieciństwo. W tym plakacie jest wpisana radość istnienia, ekspansja, powiedziałbym, młodzieńczości, ekspansja dojrzewania. To bardzo piękny plakat. A tutaj? Co mówi ta twarz? Jak się czuje ten człowiek? Głośniej. Dokładnie tak. To jest znakomita odpowiedź. Ten człowiek, to jest autentyczne zdjęcie, cierpi na obustronne porażenie nerwu trójdzielnego.
który nie poddaje się żadnemu leczeniu, ani leczeniu farmakologicznemu, ani zabiegom operacyjnym, ani różnego rodzaju najnowszym technikom elektro, ja wiem, naświetlania czy innych tam laserowych działań. Ten człowiek, żyjąc w permanentnym, potwornym bólu, ostatecznie popełnił samobójstwo, bo życie było dla niego gorsze. Znaczy, nie był w stanie wytrzymać życia wypełnionego bez reszty i całkowicie bólem. I ostatni testowy rysunek. A to? Tak. Bezbłędna diagnoza. To jest pani lat 86 w ostatnim stadium choroby Alzheimera, od miesięcy nie kontaktująca z rzeczywistością. Wygląda jak martwa. Ona nie reaguje na rzeczywistość. Ale to widać, to nie trzeba badać, nie trzeba przeprowadzać testów. Jakie budzi w nas uczucia? No, kto chciałby znaleźć się na miejscu tej pani? Ja nie. Zmarła kilka tygodni po zrobieniu tego zdjęcia. My reagujemy, jak Państwo widzą, na obraz, na twarz, na gest, na zachowanie. To jest empatia. My odczuwamy to. Współczucie jest bardziej skomplikowane, bo mówi się, że współczucie to nie tylko zdolność rozumienia drugiego człowieka, wyobrażenia siebie samego w jego skórze, w jego butach, jak mówią Anglicy, ale to jest jednocześnie reakcja emocjonalna na stan, w jakim ten ktoś się znajduje. My współczujemy, kiedy przeżywamy negatywny stan, w jakim ktoś inny, nasz bliźni, się znajduje, bo go boli, bo cierpi, tak jak ten facet z tym porażeniem nerwu trójdzielnego, bo stracił dziecko, bo został sparaliżowany, bo stracił pamięć, ma kłopoty ze wzrokiem, ze słuchem. Dla muzyka problem z palcami, obojętnie czy to jest skrzypek, czy pianista, atak reumatyzmu, to jest katastrofa. Ktoś, dla kogo życiem jest muzyka, tworzenie muzyki, kto traci słuch, Beethoven, no, to jest tragedia, no, absolutna tragedia. No nie można obojętnie zareagować, jeśli się o tym dowiadujemy. Musimy coś zrobić, przynajmniej powiedzieć: przykro mi, żal mi ciebie, chciałbym ci pomóc, powiedz, co mogę dla ciebie zrobić, żeby ułatwić ci twój los, twoją sytuację. Współczucie jest więc pewną złożoną postawą emocjonalną wobec drugiej osoby. Ja i ty jestem człowiekiem, ja widzę ciebie i nie jestem obojętny wobec tego, co czujesz w tej konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Koniecznym warunkiem współczucia jest wyobraźnia moralna. To jest pewna dyspozycja fundamentalna dla etyki, dla moralności, dyspozycja również zapomniana, której absolutnie nie kształcimy ani w szkole, ani na uniwersytecie, ani w Akademii Medycznej. Współczucie zakłada zdolność do empatii i wyobraźni moralnej, oznacza gotowość pomocy, oznacza świadomość przynależności do pewnej moralnej wspólnoty gatunkowej. Ja i ty jesteśmy jednej krwi, tak jak u Kiplinga. Należymy do tego samego gatunku. Mamy tę samą przyrodzoną godność. Jeśli ty cierpisz, to ja cierpię. Solidarność jest czasami definiowana jako współprzeżywanie cierpienia drugiego człowieka i gotowość niesienia pomocy. Niech jedni drugich brzemię noszą. Współczucie i zarazem oznacza
swoiste poczucie równości wobec losu. Każdy ma równe szanse bólu, cierpienia, nieszczęścia i śmierci. Podkreśliłem to na czerwono, nieczytelnie, przepraszam jeszcze raz, bo to jest ważne. Bo jak Państwo obserwują współczesną scenę polityczną i to, co się dzieje, i zwłaszcza opinie na temat naszego systemu zdrowia, to to jest przerażające. Ci wszyscy ludzie, którzy biorą udział w tych dyskusjach, nie chcą wziąć pod uwagę, że prędzej czy później ich dopadnie choroba, obojętnie czy będzie to reumatyzm, nowotwór, czy cokolwiek innego, stwardnienie rozsiane, że trafią albo do szpitala, albo na salę operacyjną, albo, ja wiem, do hospicjum i będą męczyli się i prędzej czy później umrą, nie przyjmują tego do wiadomości, a akurat tu jesteśmy równi. Jesteśmy wszyscy śmiertelni, jesteśmy wszyscy ułomni i prędzej czy później nasze organizmy ulegną totalnej degeneracji i anihilacji, bo takie są prawa przyrody i tego nikt z nas, bez względu na poglądy polityczne i światopogląd, nie uniknie. A jednak tego się nie bierze pod uwagę. I teraz sprawa ważna, bo to jest istota moralna tego wykładu. Cytat z Biblii, piękna przypowieść. Przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przeczytam ją. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? Zapytał Jezus. On odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i czyń podobnie. Mają Państwo modelową strukturę zachowania współczującego, zachowania miłosiernego, strukturę, która jest podstawą w ogóle całego systemu medycyny i profesji lekarskiej. Bo to są 3 elementy. Człowiek cierpi. Mogę przejść obojętnie, ale mogę zareagować, mogę odczuć. Nie chciałbym cierpieć w jego sytuacji. Jeśli nie chciałbym, bo uważam, że cierpienie jest złe w tej sytuacji, nieuzasadnione, to muszę jakoś zareagować, muszę coś zrobić. Muszę opatrzyć rany i dalej pielęgnować, aż człowiek zdrowieje. Czego nas uczy ta historia? Profesja medyczna jest z natury rzeczy profesją altruistyczną. Jeśli ktoś wybiera medycynę, studia medyczne dla pieniędzy i tylko dla pieniędzy, sprzeniewierza się tej starożytnej tradycji, którą jest motyw pomocy bliźniemu twemu, który cierpi, którego dopadł los, niedola, który jest w potrzebie. I dlatego też tradycyjnie
Kiedy mówiono o lekarzu, mówiono o powołaniu lekarza, o służbie wyższym wartościom. Mówiono właśnie o służbie. W tej chwili mówi się o zawodach lekarskich w tym samym sensie, w jakim się mówi o zawodzie hydraulika, krawca, szewca czy inżyniera, który zajmuje się budową mostów. To są zawody, zawód buchaltera. A jednak moim zdaniem lekarz to coś innego niż zawód. To jest służba pewnym wartościom wyższego rzędu. Życie, cierpienie, nadzieja, ból, rozpacz. Przenieśmy się teraz do współczesności. Jak to wygląda współcześnie? Wypadek na drodze. No. Ktoś został poraniony przez samochód albo rowerzystę. Przechodzi, widzi, nie jest profesjonalistą, dzwoni po pogotowie, zajeżdża pogotowie, drużyna ratownicza sprawdza, co się dzieje. Błyskawicznie powinna zawieźć rannego do szpitala. W pewnych sytuacjach katastrof drogowych używamy wszelkich możliwych środków, łącznie z helikopterami, aby jak najszybciej dowieźć rannego chorego do szpitala, do kliniki. Współczesny Samarytanin jest profesjonalistą. Mamy system zawodowego, profesjonalnego świadczenia, że tak powiem, usług medycznych. Ja o tym więcej jeszcze powiem. I tak rzeczywiście jest w każdym społeczeństwie, bo leczenie, opieka medyczna wymaga ogromnej specjalizacji i są ludzie specjalnie do tego przygotowani, żeby to robić. Ale struktura problemu, jeśli bliżej się przyjrzymy temu, jest dość skomplikowana, bo z jednej strony mamy pacjenta, z drugiej lekarza. Ktoś musi za tą opiekę zapłacić. W Biblii uczynił to sam Samarytanin dobry, zostawiając te 2 denary. Współcześnie w nowoczesnych społeczeństwach mamy system zdrowia, który utworzyliśmy wspólnie na zasadzie obowiązkowego, powszechnego ubezpieczenia, aby pomagać w sprawach zdrowia i życia i choroby wszystkim tym, których nie stać nawet na opłacenie tych skomplikowanych operacji. I fakt, że żyjemy w systemie, który ma fundament ekonomiczny, bo życie, zdrowie, leczenie, opieka kosztują i kosztują coraz więcej, sprawia, że ten klasyczny stosunek pomiędzy pacjentem a lekarzem ulega radykalnej zmianie. Popatrzmy. Tradycyjnie pacjent, słowo pacjent jest przeciwieństwem słowa agent. Agent to ten, który działa. Pacjent to ten, w swoim podstawowym znaczeniu, kto jest przedmiotem działania, kim się trzeba zająć. W drugim znaczeniu pacjent to ten, który cierpi. Ale jeśli zajrzą Państwo do ustawy o prawach pacjenta, to znajdą Państwo następującą definicję pacjenta. Osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. Nie ma pacjenta, nie ma lekarza, nie ma pielęgniarki. Jest świadczeniobiorca, świadczeniodawca. Radykalna zmiana. Lekarz. Dawniej ten, który leczy. Pielęgniarka, ta, która pielęgnuje, pociesza. Obecnie na mocy ustawy jednej i drugiej, i tej o refundacji, i tej o prawach pacjenta, lekarz to tyle, co świadczeniodawca, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, podmiot uprawiający działalność leczniczą. E,
No i trzeci element, system kontrolny. Urzędy, urzędnicy, Narodowy Fundusz Zdrowia i pojęcie Narodowego Rachunku Zdrowia. Wszystko trzeba policzyć, ocenić każdą procedurę w punktach, zapisać, zdać sprawę. Każda recepta musi być wypisana zgodnie z instrukcją, bo inaczej jest nieważna i tak dalej, i tak dalej. Miałem okazję parę tygodni temu rozmawiać z byłym ministrem zdrowia Markiem Balickim, który opowiedział mi historię z kolei swojej rozmowy z pewnym wysokim urzędnikiem ze struktur funduszu, który oświadczył wprost: nas interesuje wyłącznie, czy rachunek się zgadza. Pacjenci? Nie. Pacjenci nas nie interesują. My kontrolujemy księgi. Księgi i tylko księgi. A więc mamy świadczeniobiorców, świadczeniodawców i mamy system. System kontrolny urzędników, którzy to wszystko nadzorują i no, sprawdzają, czy się komuś należała recepta, czy nie należała, czy przekroczono dyrektywy, czy nie przekroczono, czy szpital ma nadwykonania, czy nie ma nadwykonań, bo jeśli ma za dużo nadwykonań, to go zamkniemy. Niektórzy z Państwa mogą to pamiętać. 40-50 lat temu na wielu zakładach fryzjerskich, krawieckich, a także pogrzebowych były takie napisy: zakład świadczy usługi dla ludności. Jeśli widziałem to na zakładach pogrzebowych, budziło to zawsze mój ironiczny śmiech. Ale ten język, to pojęcie z głębokiego PRL-u, z lat 60. wczesnych, ono przetrwało, ono trwa. Nasze szpitale, kliniki nadal świadczą usługi dla ludności i mówi się o usługach zdrowotnych bądź świadczeniach zdrowotnych i się je tak czy inaczej rozlicza. No i pytanie fundamentalne. Czy w takim systemie zdrowia i opieki społecznej, w którym świadczy się usługi zdrowotne dla ludzkości, jest miejsce na empatię, współczucie, troskliwą opiekę? Moja odpowiedź jest jednoznaczna. Nie ma. Po prostu nie ma. I postaram się teraz wyjaśnić, dlaczego nie ma. System zdrowia został utworzony po to, aby państwo mogło się odpowiedzialnie zatroszczyć o dobro swoich obywateli. Od czasów Bismarcka. Jest w naszym interesie jako państwa polskiego mieć zdrowych obywateli, zdrową siłę roboczą, zdrową siłą militarną. Ten system jest dla nas korzystny i jest korzystny dla pacjenta. Ale kiedy system zdrowia zaczyna być nastawiony wyłącznie na cele ekonomiczne i działa w warunkach wolnego rynku, a coraz bardziej działa w warunkach wolnego rynku, wówczas cele systemu stają się ważniejsze niż dobro i interesy pacjenta. Pacjent schodzi na plan dalszy. I pojawia się fundamentalny i permanentny konflikt interesów w sytuacji lekarza. Lekarz bowiem powinien przede wszystkim troszczyć się o dobro pacjenta. Po to jest lekarzem, żeby leczyć. Ale wymaga się od niego, że lekarz powinien zarazem realizować cele systemu. I cele systemu, a więc oszczędność, sprawozdawczość, owe recepty prawidłowo wypisane i tak dalej, stają się sprawą zasadniczą. Lojalność wobec systemu staje się ważniejsza niż lojalność i współczucie dla pacjenta. Tak rzeczywiście jest. Dlaczego tak jest? Odpowiedź znowu jest oczywista. Decyduje o tym instynkt samozachowawczy pacjenta. Jeśli lekarz ma utracić pracę, bo zbyt intensywnie leczy i opiekuje się pacjentem,
to on będzie troszczył się przede wszystkim o siebie, o swoją rodzinę, a nie o pacjenta. Bo jak złamie reguły gry biurokratycznej, to go wyrzucą z pracy. Jeśli dyrektor będzie miał nadwykonania, no to mu zamkną szpital i nie tylko on straci pracę, ale cały zespół straci pracę. To nie jest zdrowa sytuacja. Konsekwencje tego no są bardzo nieprzyjemne. Pacjent jest nadal traktowany jako uszkodzony biomechanizm. Po prostu popsute ciało, popsuty organizm. Szpital staje się stacją technicznej obsługi pacjenta. To wymienimy, to naoliwimy, tam dodamy trochę tego lub tamtego, a potem do domu albo do hospicjum. Więcej nie możemy zrobić. Lekarz staje się wykwalifikowanym technikiem obsługi biomechanizmów. Lekarz nie musi rozmawiać z pacjentem. To jest fikcja. No. Wywiad, krótki wywiad, ale ludzka rozmowa, ludzki kontakt, ciepłe uczucia, na to nie ma miejsca. Na pacjenta mamy 8 minut, 6 minut, mówi się jeszcze mniej. Jak można pogadać, porozmawiać, zrozumieć, poczuć pacjenta, okazać mu współczucie? Ale pacjent jest osobą, przede wszystkim osobą, a później dopiero biologicznym organizmem. Szacunek dla godności osoby jest czymś innym niż techniczna obsługa organizmu ludzkiego. A to jest naturalna konsekwencja sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Dalsze konsekwencje: dehumanizacja stosunków pacjent-lekarz, pielęgniarka. Pamiętają może Państwo piękny film Pora umierać z Danutą Szaflarską w roli głównej. Jest tam pewna scena na początku filmu, kiedy pani Szaflarska wchodzi do gabinetu lekarskiego, grzecznie pukając, i słyszy od pani doktor, która nawet nie podniosła głowy, niech się rozbierze i niech się położy. I reakcja pacjenta po chwili: niech się pocałuje. I zamknięcie drzwi. Niezwykle trafny opis sytuacji. Niebywale trafny. Żałuję, że nie umiem uruchomić tego kawałka filmu wziętego z YouTube. Dalsze konsekwencje. Korupcja. Jeśli usługi zdrowotne są towarem, wszystko można kupić, sprzedać, załatwić, zorganizować, mieć dojścia, uzyskać. Nie ma uczciwych, przejrzystych reguł dostępu do lekarza, dostępu do podstawowych sposobów leczenia. No i pogłębia się nierówność, pogłębia się niesprawiedliwość w rozdziale ograniczonych dóbr medycznych, dóbr zdrowotnych. Mamy nieformalną zasadę, owszem, rozdzielamy, ale na zasadzie zasobności portfela, przywilejów i znajomości. Jeśli nie masz jednego z tych trzech elementów, przegrywasz z systemem. Czekasz na operację zaćmy półtora roku, dwa lata albo i dłużej, w zależności od regionu. Natomiast jeśli cię na to stać, w ciągu tygodnia możesz to załatwić w doskonałej klinice w jednym z polskich wielkich miast. Dalsze konsekwencje. Tu parę kazusów z niedawnej prasy i dyskusji. Państwo o tym wszystko wiedzą. Historia Jasia. Wieczna ospa, komplikacje, sepsa. 6 lekarzy odmówiło udzielenia pomocy. Proces jest w toku. Ci lekarze nie mieli ani empatii, ani wyobraźni. Karetka jeździła od Niekłańskiej do Litewskiej, od Litewskiej do Płockiej i tak w kółko, aż w końcu dziecko zmarło. Kazus niedawny z marca Dominiki. Znowu. Zanim dziecko trafiło do szpitala, zanim postawiono diagnozę, było już za późno. Dziecko zmarło. Później eksplodował owsiak, zareagował Arłukowicz, zmiana systemu ratownictwa. To są działania pozorne. One niczego nie rozwiążą. Cytat z gazety.
tytuł, wypowiedź lekarza. Mogę przyjechać, ale do szpitala dziecka nie zabiorę. Jeden z moich sąsiadów, którego żona leżała teraz 3 czy 4 tygodnie w szpitalu, w fatalnym stanie, 86 lat, mówi, umieranie jest gorsze niż śmierć. Ja się modlę, żeby ona umarła. Nie dziwi wtedy wynik niedawnego badania w stosunku Polaków do eutanazji. 52% Polaków opowiedziało się za legalizacją eutanazji. Co to znaczy? To znaczy, że traktują śmierć jako wybawienie, bo to jest współczucie im okazywane. Po angielsku eutanazja to jest mercy killing, zabójstwo z litości, zabójstwo ze współczucia. Natomiast opieka paliatywna w Polsce to jest intensywne, agresywne, uporczywe leczenie, bardzo często w chorobie nowotworowej, okrutne za wszelką cenę, a koniec i tak jest zawsze ten sam pacjent umiera. Żyje 2, 3, 4 tygodnie dłużej i cena tego życia niekiedy jest niezwykle wysoka. To nie jest nasza specjalność. Wszystkie systemy oparte na wolnym rynku mają te problemy. Ogromny skandal w Anglii, Stafford Hospital, którego nie będę referował, ale w raporcie, który jest dostępny w internecie, 3 potężne tomy, wielokrotnie wspomina się, że szpital zawalił się z powodu braku współczucia dla pacjentów. Tam pacjenci leżeli w mokrych łóżkach, zabrudzonych fekaliami, pili wodę z wazonów na kwiaty, zapominano im podawać leki. Krótko mówiąc, szpital był zainteresowany realizacją wskaźników wytyczonych przez NHS, system brytyjski, natomiast pacjent schodził na plan dalszy, pacjent był niepotrzebny. Szacowali dziennikarze, kiedy skandal wybuchł, że mogło tam umrzeć ponad 1000 osób wskutek zaniedbań, zaniechań, obojętności personelu medycznego, zwykłej, prostej obojętności. Jakie są szanse na zmianę tej sytuacji? Czy w ogóle szanse takie istnieją? Czy może musimy się pogodzić, bo nie ma innego rozwiązania? Ja chciałbym zaoferować pewne pozytywne rozwiązania. Po pierwsze, zmiana pojęcia pacjenta. Pacjent jest przede wszystkim osobą. Nie jest tylko biologiczną maszyną. Pacjent ma świat wartości, ma swój światopogląd, ma swoją wizję takiego lub innego życia. Pacjenta definiuje życie z chorobą i to musi być respektowane. Proces leczenia i opieki jest zawsze relacją pomiędzy osobą i osobą. To jest kwestia wartości, kontaktów pomiędzy różnego rodzaju systemami wartości, a my nie umiemy o tym rozmawiać. My nie umiemy tego ani wyrazić, ani respektować. Nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę. Dalej, konieczna jest zmiana modelu lekarza. Lekarz jest osobą. Lekarz powinien budzić zaufanie. Lekarz powinien okazać swego rodzaju przyjaźń pacjentowi. To jest model utopijny niemal, ale to jest konieczne. Tak było w starożytności. Osobowość i dyspozycje lekarza mają znaczenie terapeutyczne. Lekarz leczy słowem, dotykiem, uśmiechem, pytaniem, żartem, dowcipem. To wszystko ma ogromne znaczenie w procesie leczenia. Opieka to coś więcej niż po prostu podanie basenu czy nakarmienie. Kiedy mówimy o troskliwej opiece, to oczekujemy w tej opiece szczególnego elementu moralnego. Co to jest troska? Co to jest troskliwość? No i konieczna jest zmiana systemu. Jeśli koszty leczenia nieustannie rosną z różnych powodów, bo i technologia medyczna coraz droższa, to konieczne są jasne zasady dystrybucji
i konieczna jest jasna, otwarta, publiczna debata o tym, jakie są rzeczywiste cele i wartości medycyny w epoce rewolucji naukowo-technicznej. Nas stać na wiele, ale czy rzeczywiście to, na co nas stać, powinno być stosowane? My nie umiemy dyskutować ani o zapłodnieniu in vitro, ani o komórkach macierzystych, ani o wielkich zdobyczach genetyki. Są ludzie, którzy wiedzą, jak być powinno, są ludzie, którzy się z nimi nie zgadzają. Natomiast wszelkie próby znalezienia jakiegoś kompromisu są z góry skazane na porażkę. Jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym i wobec tego musimy ustalić takie reguły współżycia, takie reguły gry, aby ludzie o różnych poglądach mieli równe prawa dostępu do podstawowych dóbr medycznych. Paradygmat moralny medycyny zmienia się. Moim zdaniem ci, którzy nie okazują współczucia tym rodzicom, którzy nie mogą mieć dzieci z powodu takiej czy innej, takiego czy innego defektu organicznego i szukają pomocy w zapłodnieniu in vitro, nie potrafią okazać im współczucia. Być może nie są zdolni do okazania współczucia i miłosierdzia. I to wydaje mi się niepokojące. To jest taki dogmatyzm moralny, obowiązek bez względu na konsekwencje, poszanowanie wartości bez względu na konsekwencje. Zmiana systemu oznacza zmianę edukacji, zmianę systemu edukacji, zmianę modelu kształcenia. I to od przedszkola aż do końca. Postawy i dyspozycje moralne są ważniejsze niż testowe sprawdzanie pamięci. Konieczne jest ustawiczne kształcenie wrażliwości i wyobraźni moralnej. Tego nikt nie robi. To jest kwestia kształcenia. To jest kwestia dyskusji, treningu intelektualnego, treningu wyobraźni, treningu emocjonalnego. Co więcej, nawet nasz system i wymiar prawa pozbawiony jest elementarnej empatii i wrażliwości wyobraźni moralnej. Nie wiem, czy Państwo oglądali dzisiaj Dziennik po południu. Zwolniono wreszcie tego biednego chłopca upośledzonego z więzienia w Koszalinie na 5 dni. Dostał przepustkę do domu. Jak to możliwe, żeby biegli psychiatrzy uznali go za całkowicie poczytalnego i zdolnego do odsłużenia kilku lat kary za to, że ten człowiek o poziomie intelektualnym 3-4-letniego dziecka trafia do więzienia na wiele lat. I sędziowie mówią, no musieliśmy podjąć taką decyzję, bo tak stwierdzili psychiatrzy. A sędziowie nie są zdolni do empatii, sędziowie nie są zdolni do wyobraźni moralnej. Jakby zareagowała sędzia, czy sędzia mężczyzna, gdyby okazało się, że to jest ich syn, ich dziecko. Też wpakowaliby ich do pudła na 5, 10, 15 lat, bo kradnie, permanentnie chodzi i kradnie, zbiera złom. To jest rozpaczliwe. Naprawdę to jest tragiczne. Wreszcie, jeśli mamy rynek zdrowia i musimy płacić za to, musimy kupować różnego rodzaju środki lecznicze, wyroby lecznicze, to musimy to odpowiednio uregulować. System zdrowia jest, jak mówią Anglicy, przedsięwzięciem moralnym. System zdrowia wymaga pewnej polityki, pewnych działań, a polityka w tym wypadku musi brać pod uwagę pewne wartości moralne. Okazuje się, tak jak to widzą, że w naszej polityce nie ma miejsca ani na godność ludzką, szacunek dla godności ludzkiej, ani na szacunek dla dobra wspólnego, ani na szacunek dla współczucia i sprawiedliwości. Skala niesprawiedliwości w naszym kraju, w systemie zdrowia nieustannie pogłębia się. To jest dramat. Jakie są wnioski? Kończymy. Każdy, kogo skrzywdził los, ma prawo do współczucia. To jest bardzo mocne stwierdzenie.
Nie jest to prawo ustawowe, ale prawo moralne. I zakłada wobec tego od innych pewną powinność respektowania tego prawa. I ja myślę, że każdy z nas, w zależności od tego, w jakiej roli się znajduje, czy opiekuje się własną matką, własnym ojcem w ostatniej fazie choroby, ja wiem, neurodegeneracyjnej, czy jest lekarzem, pielęgniarką, czy jest ministrem zdrowia, czy szefem Funduszu Zdrowia, musi uwzględnić w swoich działaniach ludzkie, człowiecze prawo do współczucia. To jest ważne. I na koniec, jako przesłanie moralne, cytat z Władysława Biegańskiego. Pamiętajmy o tym, że medycyna urodziła się z niedoli, a rodzicami jej chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie. Bez pierwiastka filantropijnego, powiedzielibyśmy dzisiaj altruistycznego, medycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet rzemiosłem. I to wszystko, co miałbym do powiedzenia. Przepraszam, że trochę przeciągnąłem, ale tak mi się powiedziało.